Na zachodnich przedmieściach miasta, w skromnym domu, mieszkała Agnieszka. Jej historia nie była wcale typową opowieścią o beztroskim dzieciństwie. To, co ją otaczało, było pełne trudów i bólu. Agnieszka urodziła się w rodzinie, która nigdy nie była zamożna, a życie zawsze obarczało ją i jej matkę wieloma trudnościami. Jej ojciec, którego niestety nie można było nazwać odpowiedzialnym rodzicem, opuścił rodzinę, kiedy Agnieszka była jeszcze małą dziewczynką. Był to bolesny moment, który zapadł głęboko w pamięć Agnieszki. Ojciec zdradził matkę, odchodząc od domu, by być z kochanką. To był początek końca spokojnego życia dla Agnieszki i jej matki. Pozostawione same na krawędzi ubóstwa, Agnieszka i jej matka musiały walczyć każdego dnia, aby zapewnić sobie dach nad głową i jedzenie na stół. Matka Agnieszki, Anna, była dzielną kobietą, która nie przegrała walki z trudnościami życia. Pracowała ciężko, aby utrzymać rodzinę, ale wszystko to było niewystarczające. Agnieszka dorastała w biedzie i zawsze musiała dbać o siebie i swoją matkę. Nie miała luksusów, które mogłyby cieszyć się dzieci z zamożnych rodzin. Wszystko, czego się nauczyła, to wartość pracy, oszczędności i nieustającej determinacji. W miarę jak dorastała, zrozumiała, że musi znaleźć sposób, aby pomóc matce i zapewnić jej lepsze życie. Teraz, w wieku 19 lat, Agnieszka stała się jedyną nadzieją matki na przeżycie. Choroba, która napotkała Annę, była nie tylko tragiczna, ale również kosztowna. Anna potrzebowała drogiej operacji, a koszty były ogromne. To było ultimatum, które postawiło Agnieszkę w sytuacji bez wyjścia. Musiała znaleźć pracę, która zapewniłaby odpowiednie środki na leczenie matki, inaczej ta choroba mogła okazać się śmiertelna. Na tle tych trudnych okoliczności Agnieszka musiała stawić czoła swoim problemom i podjąć walkę o przetrwanie, zarówno własne, jak i matki. Los był niesprawiedliwy wobec Agnieszki i jej matki, Anny. Kiedy Anna już była w trudnym położeniu, choroba stanęła na ich drodze jak nieubłaganym koszmarem. Było to coś, czego nigdy się nie spodziewały i co sprawiło, że ich życie stało się jeszcze bardziej niepewne. To były dni pełne niepokoju i strachu. Anna, która była jedynym źródłem wsparcia dla Agnieszki, nagle stała się bezradną osobą leżącą w łóżku. Jej zdrowie systematycznie się pogarszało, a lekarze stawiali druzgocącą diagnozę. Potrzebna była natychmiastowa operacja, aby uratować życie Anny, ale koszty były ogromne, a Agnieszka nie miała wystarczających środków, aby pokryć te wydatki. Codziennie, kiedy opiekowała się matką, Agnieszka widziała, jak słabnie jej matka. To były chwile rozpaczy, kiedy czuła się bezsilna wobec cierpienia, jakie przeżywała jej ukochana matka. Czas płynął nieubłaganie, a Anna stawała się coraz słabsza. Każdy dzień bez operacji oznaczał narastający ból i cierpienie dla Anny. Agnieszka czuła, że czas jej ucieka. Każdego wieczoru kładła się spać z myślą, czy jej matka przeżyje kolejną noc. To były niekończące się noce bezsennego bólu i troski. Wiedziała, że musi działać szybko i znaleźć sposób na zdobycie środków na operację matki. Była gotowa zrobić wszystko, aby ją uratować. Dla Agnieszki to było ultimatum, które narzucone jej przez los. Musiała stawić czoła wyzwaniu, które było zbyt wielkie, aby je zlekceważyć. Jej miłość i oddanie wobec matki napędzały ją do podjęcia desperackich kroków, by zdobyć potrzebne fundusze na ratunek. Choroba matki była przekleństwem, które przewróciło ich życie do góry nogami, ale Agnieszka była gotowa walczyć o jej powrót do zdrowia, choćby miało to oznaczać poświęcenie własnego dobrobytu i wytrwanie w obliczu przeciwności losu. Agnieszka postanowiła, że nie ma czasu do stracenia. Jej matka potrzebowała pilnej operacji, a każdy dzień opóźnienia mogło ją kosztować życie. Rozpoczęła więc desperackie poszukiwania pracy, wiedząc, że to jedyny sposób na zdobycie środków na leczenie matki. Zaczęła od wysyłania swojego CV do różnych firm i przedsiębiorstw w okolicy. Niestety, brak doświadczenia zawodowego i wykształcenia uniemożliwiały jej zdobycie wymarzonej posady. Spotykała się z odmowami i rezygnacjami na każdym kroku. Wielokrotnie była świadkiem, jak jej aplikacje o pracę były odrzucane bez dalszych rozmów. Te chwile frustracji i poczucia bezradności były dla Agnieszki ogromnie trudne. Jednak nie traciła nadziei. Wiedziała, że musi znaleźć jakąkolwiek pracę, która pozwoliłaby jej zarobić potrzebne pieniądze na operację matki. Każda odmowa była tylko motywacją do jeszcze bardziej zdeterminowanego poszukiwania.
W końcu, po wielu nieudanych próbach znalazła pracę, która wydawała się spełnieniem jej marzeń o zbieraniu funduszy na leczenie matki. Została zatrudniona jako opiekunka u starszego pana o imieniu Stanisław, który był nie tylko bardzo bogaty, ale także ciężko chory. To była okazja, której Agnieszka nie mogła przegapić, choć wiązała się z trudnym wyzwaniem. Warunki pracy nie były łatwe. Agnieszka musiała dbać o wszystkie potrzeby Stanisława, pomagać mu w codziennych czynnościach i zapewniać mu opiekę w trudnych chwilach. Jednak wynagrodzenie za tę pracę było znacznie wyższe niż w innych miejscach, w których Agnieszka próbowała się zatrudnić. To była szansa, która pozwalała jej zbierać potrzebne środki na operację matki. Agnieszka była gotowa podjąć to wyzwanie, choć wiązało się to z dużym wysiłkiem i poświęceniem. Wiedziała, że każdy dzień, który spędzi pracując u Stanisława, przybliża ją do celu, jakim było uratowanie życia matki. Dla niej praca ta była nie tylko sposobem na zdobycie pieniędzy, ale również okazją do nawiązania relacji z chorym panem, który stał się dla niej ważnym przyjacielem w trudnych czasach. To było miejsce, w którym Agnieszka miała nadzieję na znalezienie wsparcia i możliwość zmierzenia się z wyzwaniem, jakim była operacja matki. Gdy Agnieszka rozpoczęła pracę jako opiekunka u starszego pana, Stanisława, nie miała pojęcia, jak bardzo ta praca odmieni jej życie. Pierwsze dni były trudne, zarówno dla niej, jak i dla Stanisława. Choroba sprawiała, że codzienne czynności były dla niego ogromnym wyzwaniem, ale mimo to nie tracił on swojego wspaniałego ducha. Agnieszka szybko zrozumiała, że Stanisław to nie tylko jej podopieczny, ale także człowiek o ogromnym sercu i niezwykłym poczuciu humoru. Mimo swojego cierpienia, potrafił rozmawiać z Agnieszką, żartować i wywoływać u niej uśmiech. Te chwile były dla niej ukojeniem po trudnych dniach pracy i troski o matkę. Rozmowy z Stanisławem stawały się dla Agnieszki nie tylko sposobem na zaczasu, ale również okazją do budowania głębszych relacji. Dzięki jego opowieściom o życiu, jego doświadczeniach i pasjach, Agnieszka poznawała go coraz lepiej. Stanisław otwierał przed nią drzwi do swojego świata, pozwalając jej zrozumieć, jak wiele przeżył i jak wiele ma do opowiedzenia. Najważniejsze było jednak to, że Stanisław wprowadzał do ich wspólnych rozmów dawkę humoru. Jego dowcipy i żarty potrafiły wywołać u Agnieszki uśmiech nawet w najtrudniejszych chwilach. To było czymś, co sprawiało, że praca jako opiekunka stawała się nie tylko obowiązkiem, ale także przyjemnością. Stanisław stał się dla Agnieszki ważnym wsparciem emocjonalnym. Wspólnie przeszli przez wiele trudnych chwil, ale mieli też swoje chwile radości i śmiechu. To nawiązane relacje i zrozumienie między nimi pozwoliły im wspólnie stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosiła choroba i trudne warunki życia. Dla Agnieszki praca u Stanisława nie była już tylko sposobem na zdobycie pieniędzy na operację matki. Stała się także okazją do nawiązania wyjątkowej więzi z człowiekiem, który wbrew swojemu cierpieniu potrafił przynosić radość i nadzieję w najtrudniejszych chwilach. Stanisław stał się dla Agnieszki nie tylko podopiecznym, ale także przyjacielem, który wpłynął na nią i jej życie w sposób niezapomniany. Dni spędzane z panem Ryszardem były dla Agnieszki nie tylko czasem pracy, ale przede wszystkim źródłem cennych chwil radości i wzajemnego wsparcia. Choć Stanisław był ciężko chory, to dzięki Agnieszce jego życie nabierało nowego sensu. Te dni były pełne ciepła i przyjaźni, której dawno już nie doświadczał. Agnieszka nie tylko spełniała swoje obowiązki jako opiekunka, ale również starała się zrozumieć potrzeby i pragnienia Stanisława. Razem czytali książki, które Stanisław uwielbiał, a które ze względu na swoją chorobę nie mógł już sam czytać. To były chwile, w których zapominali o codziennych troskach i przenosili się w świat literatury, który stał się miejscem ich wspólnych podróży. Opowiadanie historii stało się jednym z ulubionych zajęć Agnieszki. Słuchała uważnie opowieści Stanisława o jego młodości, podróżach i przygodach, które przeżył. To były opowieści pełne emocji, które przenosiły ich obu w różne zakątki świata. Dla Agnieszki to była szansa na poznanie życiowych mądrości i doświadczeń Stanisława, który był dla niej jak przewodnik po życiu. Nie brakowało także momentów rozśmieszania. Stanisław miał ogromne poczucie humoru i zawsze miał na stanie kilka żartów w zanadrzu. Razem wymieniali się dowcipami i śmiali się do łez. Te chwile radości były nieocenione, zwłaszcza wobec trudności, które musieli wspólnie pokonywać. Stanisław cieszył się obecnością Agnieszki nie tylko ze względu na jej pomoc w codziennych czynnościach, ale przede wszystkim ze względu na jej obecność jako człowieka. Jego rodzina w ostatnich miesiącach starała się tylko do niego przymilić, mając na celu zdobycie jak największego spadku po nim.
To sprawiło, że Stanisław czuł się osamotniony i wykorzystywany. Agnieszka była inna. Widział, że jest osobą, która polubiła go bezinteresownie. To była osoba, której zależało na jego samopoczuciu i której zależało na nim jako człowieku. Ta szczera relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni, była dla Stanisława źródłem ogromnej radości i poczucia spełnienia. Była wdzięczny za tę pracę i za Agnieszkę, która wprowadziła do jego życia promień światła w ostatnich trudnych chwilach. Jednego dnia, podczas jednej z długich rozmów, które Agnieszka i Stanisław lubili prowadzić, Stanisław zapytał Agnieszkę, dlaczego często widzi ją smutną. To była okazja do dzielenia się swoimi myślami i uczuciami, które od dawna tłumiła w sobie. Agnieszka poczuła, że może zaufać Stanisławowi i opowiedzieć mu o swojej sytuacji rodziny i matce, która desperacko potrzebowała operacji. Usiedli razem w salonie, a świat za oknem tonął w zmierzchu. Agnieszka spojrzała na Stanisława, którego oczy pełne empatii były skierowane na nią. Opowiedziała mu o swoim trudnym dzieciństwie, o ojcu, który opuścił rodzinę, zostawiając ją i matkę same na krawędzi ubóstwa. Opisała walkę matki, która pracowała ciężko, aby zapewnić im dach nad głową i jedzenie na stół, mimo braku wsparcia ze strony ojca. Następnie Agnieszka opowiedziała o chorobie matki, o jej desperackiej potrzebie operacji, która była jedyną szansą na jej przeżycie. Wyjaśniła, że mimo wielu prób znalezienia pracy, nie miała wystarczających środków, aby pokryć koszty leczenia matki. Była to historia pełna bólu, trudności i bezsennych nocy spędzonych w zmartwieniach o matkę. Stanisław słuchał Agnieszki uważnie, bez przerywania. Jego serce wypełniło się współczuciem i żalem, patrząc na młodą kobietę, która musiała stawić czoła tak wielkim wyzwaniom w swoim życiu. Kiedy Agnieszka zakończyła swoją opowieść, Stanisław uśmiechnął się delikatnie i powiedział jej, że wszystko będzie dobrze. Powiedział jej, że na pewno jakoś uda jej się uzyskać pieniądze na leczenie matki. To było dla Agnieszki ogromnie wzruszające. Po wielu miesiącach walki i troski, znalazła wsparcie i nadzieję u Stanisława, który nie tylko był jej pracodawcą, ale także prawdziwym przyjacielem. Jego słowa były dla niej obietnicą, że nie jest sama w swojej walce i że nie musi dźwigać ciężaru troski o matkę sama. Stanisław udowodnił jej, że wciąż istnieją dobre serca gotowe pomagać innym, nawet w najtrudniejszych chwilach. To było przełomowe i emocjonalnie poruszające doświadczenie, które zainspirowało Agnieszkę do jeszcze większego zaangażowania w opiekę nad Stanisławem i do działania w imię przyszłości swojej matki. Niestety, los okazał się nieubłagany, a chwila, na którą nikt nie był gotowy, nadeszła nagle. Pan Ryszard, który stał się dla Agnieszki nie tylko jej podopiecznym, ale także przyjacielem, odszedł z tego świata. To była chwila, na którą nikt z nich nie był przygotowany, a smutek, jaki ogarnął Agnieszkę, był trudny do opisania. Agnieszka przez te miesiące pracy jako opiekunka zdążyła bardzo się związać z Ryszardem. Był on dla niej nie tylko osobą, którą opiekowała się w trudnych chwilach, ale również kimś, kto wprowadził radość i nadzieję do jej życia. Ich rozmowy, żarty i wspólne chwile stworzyły więź, która była silniejsza niż zwykła relacja pracodawcy i pracownika. Był on dla niej mentorem i wsparciem emocjonalnym w trudnych czasach. Kiedy nadszedł ten smutny dzień, Agnieszka opłakiwała stratę, jaką poniosła. Siedziała przy łóżku Ryszarda, trzymając jego dłoń w swojej, a jej serce było pełne bólu i tęsknoty. Wiedziała, że to już koniec jej pracy jako opiekunki. Musiała opuścić ten dom, który przez ostatnie miesiące stał się jej drugim domem i musiała stanąć przed kolejnymi wyzwaniami. Ryszard zostawił po sobie pustkę, ale także wiele wspomnień i mądrości, które Agnieszka zabrała ze sobą. Jego słowa wsparcia i obietnica, że znajdzie pieniądze na leczenie matki, były dla niej nie tylko obietnicą, ale także motywacją do dalszego działania. Mimo żalu i smutku, który ogarnął ją po jego odejściu, Agnieszka miała w sobie ogromną determinację, by spełnić obietnicę, jaką dał jej Ryszard. Po pożegnaniu z domem, który przez ostatnie miesiące stał się jej schronieniem, Agnieszka musiała stanąć przed kolejnym etapem swojego życia. Była gotowa stawić czoła przeciwnościom, jakie los jej postawił na drodze, w imię ratowania życia matki i w hołdzie dla pamięci Ryszarda, który na zawsze pozostanie w jej sercu jako symbol dobroci i wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Po śmierci pana Ryszarda atmosfera w jego rodzinie stawała się coraz bardziej napięta. Wszyscy zdawali się skupiać na jednym celu, jak zdobyć jak najwięcej z jego spadku. Stanisław był bardzo bogaty, a jego rodzina chciała zagarnąć każdy możliwy cent.
Nie dbali o to, jakie wyzwanie stanowiła dla niego choroba, ani o to, jakie były jego ostatnie życzenia. Dla nich liczyły się wyłącznie pieniądze. Rodzina pana Ryszarda często udawała zainteresowanie jego stanem zdrowia, starając się zdobyć jego sympatię i nadzieję na spadek. Były to chwile fałszywej troski i hipokryzji, które irytowały Agnieszkę i samego Ryszarda. Stanisław dostrzegł, że tylko Agnieszka była z nim bezinteresownie, kierując się czystym sercem i troską o jego dobro. Kiedy nadszedł czas na odczytanie testamentu pana Ryszarda, jego rodzina była w pełni pewna, że zdobędzie wszystkie jego bogactwa. Nie spodziewali się jednak, że czeka ich ogromne zaskoczenie. Testament okazał się dokumentem, który zmienił wszystko. Pan Ryszard przepisał znaczną sumę pieniędzy Agnieszce, by pomóc jej w leczeniu matki. Była to wielka suma, która wystarczyła na pokrycie kosztów operacji matki i jej rekonwalescencji. Rodzina była w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszeli. To był akt prawdziwej hojności i wdzięczności wobec Agnieszki, która nie tylko pielęgnowała Ryszarda w ostatnich chwilach jego życia, ale także wprowadziła do niego radość i nadzieję. To odczytanie testamentu było dla rodziny pana Ryszarda szokiem. Byli wściekli, że obca kobieta dostała taką sumę od Ryszarda. Gdy Agnieszka dowiedziała się o zawartości testamentu pana Ryszarda, uczucia, które ją ogarnęły, były trudne do opisania. Była ogromnie szczęśliwa, że Ryszard spełnił swoją obietnicę i pomógł jej zdobyć środki na operację matki. To była dla niej chwila ulgi i ogromnej wdzięczności wobec zmarłego przyjaciela, który pozostał w jej sercu na zawsze. Niezwłocznie po otrzymaniu spadku Agnieszka skontaktowała się z lekarzami i zorganizowała operację matki. To były trudne chwile oczekiwania, ale Agnieszka wiedziała, że teraz ma szansę na uratowanie życia najważniejszej osoby w swoim życiu. Cały czas była przy matce, dbając o nią, wspierając ją emocjonalnie i dając jej nadzieję na powrót do zdrowia. Operacja matki zakończyła się pomyślnie, a Agnieszka czuła ulgę, kiedy dowiedziała się, że wszystko poszło zgodnie z planem. Jednak proces rekonwalescencji był równie ważny, co sama operacja. Agnieszka nie opuszczała matki ani na chwilę, dbając o nią, pomagając w codziennych czynnościach i sprawiając, że proces powrotu do zdrowia był jak najbardziej komfortowy. Te chwile spędzone razem były pełne ciepła i miłości. Matka była ogromnie wdzięczna córce za jej poświęcenie i determinację w walce o jej zdrowie. To były dni, w których Agnieszka czuła, że wszystkie trudy i wysiłek były tego warte. Była gotowa poświęcić wiele, żeby matka wróciła do pełni sił i mogła cieszyć się życiem. Dla Agnieszki to był moment, w którym spełniła swoją obietnicę daną panu Ryszardowi. Uzyskanie środków na operację matki było nie tylko dowodem na jej determinację, ale także na ogromną miłość i poświęcenie. Po pomyślnie zakończonej operacji matki, życie Agnieszki i jej rodziny zaczęło nabierać nowego sensu. To były dni pełne nadziei i radości, gdy matka stopniowo wracała do zdrowia. Agnieszka nieustannie była przy niej, wspierając ją w każdym etapie rekonwalescencji. Były to trudne chwile, ale także czas wzajemnej bliskości i więzi rodzinnej. Matka Agnieszki, pomimo przebytej operacji, była pełna determinacji i chęci do życia. Jej walka była inspiracją dla Agnieszki i dowodem na siłę ludzkiej woli. Dla niej to była druga szansa i nie zamierzała jej zmarnować. Wsparcie ze strony córki dawało jej dodatkową siłę i motywację do powrotu do pełni zdrowia. Dla Agnieszki każdy dzień był teraz darem. Widziała, jak jej matka wracała do swoich codziennych zajęć i pasji, które przed chorobą sprawiały jej radość. To były drobne rzeczy, które wskazywały na powrót do normalności, chwile spędzane razem przy stole, rozmowy wieczorem, wspólne spacerki. To były chwile pełne wdzięczności za drugą szansę i za hojność pana Ryszarda, który uratował życie jej matki. Agnieszka była wdzięczna panu Ryszardowi za jego życzliwość i hojność, która okazała się kluczowa w decydującym momencie. To był dowód na to, że dobroć i bezinteresowność potrafią odmienić życie innych ludzi. Ryszard nie tylko pomógł jej zdobyć środki na operację matki, ale także wprowadził do jej życia wartość prawdziwej przyjaźni i wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Nowy początek był czasem, w którym Agnieszka i jej matka odkrywali, jak cenne jest życie i jak ważne jest wzajemne wsparcie w rodzinie. Dzięki pracy jako opiekunka u bogacza Agnieszka doświadczyła nie tylko finansowego sukcesu, ale przede wszystkim wyjątkowej więzi, jaką nawiązała z panem Ryszardem. Jego hojność, dobroć i wsparcie sprawiły, że jej życie zmieniło się na zawsze. Teraz, kiedy matka wracała do zdrowia,
Agnieszka mogła spojrzeć w przyszłość z optymizmem i pełna wdzięczności za drugą szansę, jaką dostała. To była historia o wytrwałości, poświęceniu i prawdziwej miłości. Agnieszka, mimo trudności i przeciwności losu, nie poddała się i walczyła o życie swojej matki. Jej determinacja i siła charakteru sprawiły, że znalazła pracę, która nie tylko zapewniła jej środki na operację matki, ale także dała jej okazję nawiązania wyjątkowej więzi z panem Ryszardem. Ryszard okazał się nie tylko hojnym pracodawcą, ale także przyjacielem, mentorem i wsparciem emocjonalnym. Jego dobroć była dla Agnieszki źródłem inspiracji, a jego słowa obietnicy o znalezieniu środków na leczenie matki dawały jej nadzieję w najtrudniejszych chwilach. Po operacji matka Agnieszki wracała do zdrowia, a Agnieszka była przy niej, pomagając jej w każdym możliwym sposobie. To były trudne chwile, ale także czas wzajemnej miłości i wsparcia. Matka była dla Agnieszki nie tylko rodziną, ale także przyjaciółką, która podziwiała determinację córki i doceniła jej poświęcenie. Szczęśliwe zakończenie tej historii nie tylko oznaczało powrót matki do zdrowia, ale także przemianę Agnieszki. Doświadczenie, jakie przeszła, nauczyło ją, że miłość i poświęcenie są najważniejszymi wartościami w życiu. Dzięki temu Agnieszka stała się silniejsza i bardziej doceniająca to, co naprawdę ma znaczenie. Dla Agnieszki to była historia o odnalezieniu sensu w trudnych chwilach, o sile rodziny i prawdziwej przyjaźni. To była opowieść o tym, że nawet w najciemniejszych momentach można znaleźć światło nadziei i spełnić swoje największe marzenia.